pomoc dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością słuchu i mowy. Baterie w 20 autobusach elektrycznych z 2017 roku do wymiany. Skradzione róże w Nowej Hucie. Sportowe propozycje na ferie w Krakowie. Tym żyje miasto. Aleksandra Bałda, dzień dobry. Zapraszam na Miejski Serwis Informacyjny. Na początek szkoła podstawowa nr 89. Kolejna w Krakowie nowa wielofunkcyjna hala sportowa powstała na osiedlu Piastów. Kolejna inwestycja, można powiedzieć, że w ekspresowym tempie, w zeszłym tygodniu basen, w tym tygodniu hala. Myślę, że 15 dzielnica ma się z czego cieszyć. Hala pełnowymiarowa, czyli możemy grać we wszystkie dyscypliny, łącznie z piłką ręczną. Liczymy na to, że oprócz takich zajęć bezpłatnych organizowanych przez naszych nauczycieli w obiekcie, który jest nowoczesny, tak, w pełnowymiarowej hali sportowej, gdzie dzieci będą mogły rozwijać swoją pasję, że będą też jakieś popołudniowe zajęcia organizowane przez różne firmy zewnętrzne, rozwijające inne na przykład umiejętności sportowe. Tak. U nas tutaj piłka ręczna, siatkówka to są takie nasze domeny szkolne, natomiast mam nadzieję, że jeszcze jakieś tańce, tak, mamy tutaj dwie sale fitness, salę taneczną, więc mam nadzieję, że to też będzie służyło uczniom. Pełne zaplecze sanitarne, pełne zaplecze szatniowe, przełączka, która łączy nas ze szkołą, hala czynna dla dzieci i młodzieży, a po południu dla mieszkańców, tak aby każdy mógł zobaczyć, ćwiczyć wyżej, równiej i mocniej. Zajęcia rehabilitacyjne, edukacyjne, kulturalne i sportowe. Dla dzieci i młodych z niepełnosprawnością słuchu i mowy. I dla ich najbliższych. Taki klub działa przy ulicy Szlak 10 w Krakowie. Uważamy, że to są bardzo dobre inicjatywy, zdecydowanie tak. Natomiast jeśli chodzi o to, co nam dają. Przede wszystkim dzieciaki się integrują między sobą. To jest bardzo ważne, żeby poznawały. Wojtek jest zaapartowany, mają różne kłopoty też z mówieniem, z kontaktem z rówieśnikami, a w takich miejscach jak te różnice się wyrównują. Chcielibyśmy bardzo, żeby wspomóc przede wszystkim rodziców i pomóc wybrać i drogę, żeby dzieci naprawdę mogły i chciały realizować swoje marzenia, osiągać cele, pomimo tych swoich niepełnosprawności, żeby po prostu nie one musiały gonić dzieci inne, tylko żeby ich gonili, bo będą tak świetnie wyrehabilitowane i tak świetnie sobie będą w życiu radziły. Miasto otwiera już piąty taki klub dla dziecka z niepełnosprawnościami. Tym razem to są niepełnosprawności narządu słuchu i mowy. Żeby nie było tak jak kiedyś w czasach mojego dzieciństwa, że osoby z niepełnosprawnościami były wstydliwie traktowane jako coś na marginesie. Dzisiaj one są przez nas traktowane jako pełnoprawny mieszkaniec naszego miasta, któremu należy się szczególna uwaga i szczególna pomoc. Jakie zmiany w prawie są potrzebne, by takie miasto jak Kraków mogły lepiej wykorzystywać swój potencjał? Co jest najważniejsze dla miasta? Prezydent Jacek Majchrowski spotkał się w tej sprawie z niedawno wybranymi krakowskimi posłami. To jest takie kolejne spotkanie w każdej kadencji, to robię. Mianowicie pokazujemy to, co uważamy, że należałoby zmienić w ustawodawstwie. Szeroko pojętym ustawach, bardzo precyzyjne, czasami bardzo drobiazgowe przepisy. A druga część spotkania to było pokazanie pewnych takich ważnych, istotnych z punktu widzenia obecnego spraw, które należałoby załatwić, takich na bieżąco albo takich generalnych, fundamentalnych. Czy możemy powiedzieć, czy był jakiś temat ogólny, który się przewijał? No jeżeli był ogólny, to były to pieniądze, jak zawsze, bo tam chodziło o KPO, chodziło o sposób finansowania, o zakres finansowania, bo to są takie dosyć sporne kwestie. Koniec remontu Bunkra Sztuki. Jak wygląda teraz? Zobaczcie sami. Pamiętajcie też, że wystawa, na której zobaczycie pracę podarowane miastu przez Teresę i Andrzeja Starmachów, już 29 lutego. Bunkier Sztuki zyskuje nową przestrzeń w piwnicach, bardzo piękną przestrzeń. No i w ogóle wszystko się zmieniło. Jest klimatyzacja, są świetne warunki, są doskonałe podłogi, jest idealnie, klarownie, czysto. I dlatego chciałam krakowianom pokazać, jak wygląda taka galeria na Golasa, kiedy nie ma sztuki. Otwarcie Bunkra, godzina 18, 29 lutego. Otwarcie publiczne, wszyscy są zaproszeni.
baterie w 20 elektrycznych autobusach do wymiany. To pojazdy z 2017 roku. Jaki jest powód i ile będzie kosztować ta operacja? Posłuchajcie. Trzeba podkreślić to, że to są autobusy, które już od 7 lat kursują w Krakowie, przewożą pasażerów, są eksploatowane, codziennie ładowane. No i po prostu pojemność tych baterii przez ten okres czasu spadła. Dodatkowo to, co też jest tutaj bardzo ważne, zmieniła się bardzo technologia bateryjna. Te baterie, które są dzisiaj produkowane i wstawiane do autobusów elektrycznych, znacząco różnią się od tych produkowanych jeszcze kilka lat temu. Są po prostu zdecydowanie bardziej wydajne. Dlatego dla nas bardzo ważne jest to, żeby otrzymać nowe baterie z podniesionymi parametrami, tak żeby te autobusy siedmioletnie mogły na jednym ładowaniu przejechać co najmniej 150 km. Teraz w serwisie Skradzione Krzewy w Nowej Hucie. Odnowiona niedawno wspólna przestrzeń została bezmyślnie zniszczona. Podobnie jak elementy innych parków, policja i straż miejska szukają sprawców, ale koszty napraw i nowych nasadzeń ponosimy wszyscy wspólnie. Chciałabym powiedzieć, że to jest sytuacja jednostkowa, natomiast dotykamy tu wierzchołka Góry Lodowej. W ostatnim czasie, pod koniec roku, w listopadzie z osiedla ogrodniczego zostały skradzione krzewy o łącznej wartości około 20 tysięcy złotych. Coraz częściej zdarzają się różnego rodzaju akty wandalizmu. W Parku Bednarskiego na placu zabaw zostało rozpalone ognisko. Został urwany też uchwyt od zabawki. Na zakrzówku została zerwana tablica edukacyjna. Tych aktów wandalizmu jest dużo za dużo. I są to sytuacje, które bardzo smucą, bo pokazują, że to dobro wspólne jeszcze nie jest wartością tak cenną, aby można było mówić o tym, że dbamy o tą wspólną przestrzeń i że takie sytuacje nie będą się zdarzać. Dlatego też uczulamy na to, żeby zwracać uwagę na takie zachowania, żeby też wokół siebie krzewić te postawy, które uczą dbałości o przestrzeń wspólną. Ferie już czas zacząć. Jakie zajęcia sportowe na czas wolny od nauki przygotował Kraków? Sprawdziliśmy to. 54 szkoły proponują różnego rodzaju zabawy, gry, spotkania, zajęcia integracyjne, warsztaty malarskie, plastyczne, ale wyjścia do kina, do teatru, zajęcia sportowe. Również będzie bardzo bogata oferta zajęć sportowych organizowanych przez kluby sportowe. Naprawdę jest w czym wybierać. Kluby sportowe również mają nadzieję na to, że tego śniegu trochę się pojawi, że jeszcze jakieś zajęcia sportowe na śniegu zostaną zrealizowane, ale to czas pokaże. Instytucje kultury również, przecież równo z feriami zaczyna się festiwal teatrów dla dzieci organizowany przez Nowochódzkie Centrum Kultury. Dom Kultury Podgórza organizuje całe mnóstwo wydarzeń i też bardzo bogatą ofertę zarówno dla tych najmłodszych, jak i dla młodzieży. Zanim ruszyli na ferie, zbudowali satelitę, który bierze udział w ogólnopolskim konkursie CanSat. Uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych walczą o miano twórców najbardziej innowacyjnego satelity. Trzymamy kciuki. Obowiązkowym celem konkursu jest wysyłanie danych temperatury oraz ciśnienia na Ziemię do naszej stacji poprzez komunikację radiową, właśnie anteną. A naszą misją dodatkową jest rejestrowanie cieczy podczas 0G. Badamy zachowanie cieczy podczas warunków startu i to jest ważne dla rakiet dzisiejszych, które mają z tym problemem, tak jak mogliśmy zauważyć przy ostatnim starcie Starshipa. Podczas separacji pierwszego stopnia musieli zawrócić pierwszym stopniem, natomiast podczas tego obrotu stracili silniki. Jest to najprawdopodobniej spowodowane tym zjawiskiem, które chcemy zbadać dzięki naszej satelicie. Opisałbym próbne starty za dość udane. Oczywiście nie obyło się bez żadnych pomyłek albo niedopatrzeń, ale zdecydowana większość testów jest przeprowadzona bardzo dobrze oraz wyniki nas satysfakcjonują. W pierwszym teście nasz satelita został wyniesiony na 120 metrów dronem. Zrobiliśmy to w kolaboracji z bardzo popularnym youtuberem. Jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ zdecydowana większość rzeczy poszła tak jak przewidywaliśmy oraz mogliśmy przeprowadzić różne testy oraz przetestować nasze czujniki. Na koniec babski comber, czyli średniowieczna ludowa zabawa zapustna. Wiecie, że organizowany w Krakowie przez przekupki comber kiedyś był zakazany? Hej, babo!
Jest to taka tradycja, która została zakazana w pierwszej połowie XIX wieku przez władze austriackie, bo przekupki zachowały się zbyt głośno, przeszkadzały i były pyskate. Chodzili też ulicznicy, tacy, którzy ochlapywali błotem przechodniów i zaciągali ich do tańca i kazali ze sobą tańczyć do upadłego, do rana, tak jak żeśmy śpiewały. Władze austriackie tego zakazały, bo to było nieprzyzwoite. A my przypominamy to, że było to przede wszystkim takie święto kobiet i święto, kiedy można było w końcu po zimie wyjść na zewnątrz i się pobawić. Są tutaj różne wątki, a my przypominamy, że przede wszystkim można się tutaj dobrze z nami pobawić, pocieszyć i po prostu poimprezować sobie na karnawał. To wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Was. Dziękuję za uwagę, dobrego dnia i do zobaczenia.